tvpodkarpacie.pl. 22 lipca amatorzy kąpieli pod chmurką po raz pierwszy będą mogli skorzystać z usług odkrytego basenu w Lesku. Reporterzy naszego portalu zapytali mieszkańców, jak oceniają inwestycje. To bardzo dobrze, że Lesko się rozwija i w coś inwestuje i tak dalej. No może to przyciągnie więcej turystów i no bardzo fajnie, cieszę się. Uważam, że bardzo dobra inwestycja, tym bardziej, że są wakacje i otwarte wody są raczej niebezpieczne, tak, dla dzieci. No i rodzice na pewno czują się bardziej bezpieczni, bo są ratownicy, prawda? Także uważam, że super. No to co widziałem, to basen tak jak dla mnie troszkę za mały ten na zewnątrz, bo jest po prostu taki typowo rekreacyjny, a nie ma pływalni takiej jakiejś większej. No ale bardzo dobry pomysł, jak najbardziej, bo nie tylko kryty, ale też jest potrzebny właśnie otwarty, bo przy takiej pogodzie trudno być na basenie tylko zamkniętym, prawda? Mi się wydaje, że to jest dobra atrakcja po prostu dla turystów i nawet po prostu dla bliskich tu osób, które przyjeżdżają i nawet dla mieszkańców. Jak najbardziej jestem właśnie bardzo zadowolona, że w najbliższym czasie będzie otwarty. Także na 100% skorzystam. A pani korzysta może z okolicznych takich miejsc? Brzozów, Ustrzyki? Tak, ja jestem z Sanoka i korzystam najczęściej z basenu w Lesku. No ponieważ u nas basen jest dosyć stary i niezbyt komfortowo tam się pływa, a tutaj jest no, bardzo fajny jest ten basen, przyjeżdżamy dość często. Korzystałam z Ustrzyk, Leskos. Przedtem jeszcze dawniej był w Sanoku, ale już został zamknięty. Jestem zadowolona bardzo z Leskiego basenu. W Ustrzykach jest otwarty, ale nie korzystałem, nie jeździłem nigdy. Także myślę, że tutaj zacznę korzystać, jak będzie taka możliwość. Był kiedyś basen, który uległ degradacji i tak na pewno będzie jedną z atrakcji. Powinno to zdać egzamin i myślę, że będą mieszkańcy zadowoleni. Gdybyśmy nie wyjeżdżali teraz z powrotem za granicę, to myślę, że byśmy skorzystali. Spróbujemy, jeżeli to sobotę otworzą, bo w sobotę wyjeżdżamy, to bardzo chętnie i uważam, że to jest jak najbardziej trafiony pomysł. Bardzo dobra inwestycja. Akurat my jesteśmy przejazdem z Krakowa, ale to jest bardzo dobra rzecz i dla turystów, i dla mieszkańców, którzy przebywają tutaj tym bardziej latem. Jestem tylko 2 tygodnie tutaj, także nie wiem, czy skorzystam, czy zdążę skorzystać. Ale jeżeli będę kiedyś, to skorzystam na pewno. tvpodkarpacie.pl